Szczęść Boże, w dzisiejszym odcinku chciałbym nawiązać do dokumentu, który niedawno został opublikowany przez Konferencję Episkopatu Polski. Dokument został przygotowany przez Komisję Nauki Wiary Episkopatu Polskiego. Dokument jest zatytułowany O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności. Właściwe rozumienie chrześcijańskiej religijności to znaczy, że można czasami źle rozumieć religijność. I ten dokument, oczywiście nie będę go streszczał tutaj w ramach tego odcinka, ale chcę nawiązać troszeczkę do rozumienia religijności. Pokazuje, że religijność może być, podobnie jak człowiek, dojrzała albo niedojrzała. I wiemy, że tak jest w naszym życiu. Że wiek, jaki osiągnęliśmy, czy ktoś ma 18, 20, 30, a nawet 50 lat, wcale nie świadczy o tym, czy człowiek jest dojrzały. Wiemy, że cechy dojrzałego człowieka to jest słowność, odpowiedzialność umiejętność rozróżnienia rzeczy ważnych od nieważnych, jak traktuje się innych ludzi, jak człowiek podejmuje swoje obowiązki, które są mu narzucone przez stan, w którym jest, albo które się podjął. Więc zwróćcie uwagę, że my możemy wskazać na wiele elementów, które decydują o czymś takim, jakim jest dojrzały człowiek, dojrzałe człowieczeństwo. I podobnie jest z religijnością. Religijność, nawet jak ten dokument wskazuje, może być dobrze rozumiana i może być, Źle rozumiana. Ten dokument, o którym wspomniałem, zachęcam Państwa do lektury, bo to jest bardzo mały, wcale nieobszerny dokument Episkopatu Polski. Z jednej strony pokazuje, na czym polega dojrzała religijność i tu się odwołam do dwóch takich ważnych elementów, na których wska wskazują autorzy tego dokumentu. I oczywiście też pokazuje, i to jest większa część akurat tej pracy, pokazuje, jakie niebezpieczeństwa są w naszej religijności współczesnej. Na czym polega dojrzała religijność? Profesor Chlewiński, to jest jeden z wielkich psychologów, który zajmował się religijnością, też wydał wiele prac poświęconych dojrzałej religijności. On na przykład wskazuje, że ważną cechą dojrzałej religijności jest chociażby obraz Boga. Jak my postrzegamy Boga? I w tym dokumencie wydaje mi się, że właśnie są takie dwa dogmaty, które według autorów, tej małej książeczki, są istotne dla naszej duchowości i właściwej religijności. Jakie są dwie podstawowe prawdy, na których powinniśmy budować naszą religijność? Wydaje mi się, że to jest bardzo trafne uchwycenie istoty chrześcijaństwa. Bo według autorów tego dokumentu, Chlewiński mówi o dojrzałym obrazie Boga w tym wypadku, są dwa dogmaty, na których powinniśmy opierać naszą religijność: to jest dogmat o trójcy przenajświętszej i dogmat o wcieleniu. Dlaczego właśnie te dwa dogmaty? Przecież mamy wiele innych dogmatów o dwóch naturach Chrystusa, mamy dogmaty związane ze schatologią, ze zmartwychwstaniem. Dlaczego akurat te dwa dogmaty? Dlaczego chociażby o Trójcy Przenajświętszej? To jest tak trudny dogmat, którego nie jesteśmy w stanie, można powiedzieć, gdzieś naszą nawet racjonalnością uchwycić tak dokładnie, na czym polega to, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Oczywiście mamy tomy teologii, to, tomy przemyśleń na ten temat, ale tak wcale nie jest po prostu uchwycić... Czym, na czym polega tajemnica Trójcy Przenajświętszej. Dlaczego właśnie ten dogmat? Bo ten dogmat oddaje fundamentalną prawdę o Bogu, w którego wierzymy. Że Bóg jest miłością. Bo skoro jest doskonałą wspólnotą trzech osób boskich, to znaczy, że w Bogu jest miłość. To jest istota życia boskiego. To, co Chrystus to, co święty Jan mocno podkreślał, Bóg jest miłością. Pięknie to oddaje chociażby Benedykt XVI w tej niezwykłej wręcz encyklice Deus Caritas Est Bóg jest miłością, gdzie zastanawia się, w czym tkwi nasze podobieństwo do Boga. Nasze podobieństwo, i wydaje mi się, że to jest właśnie ta właściwa religijność, Nasze podobieństwo do Boga nie tkwi w tym, że mamy rozum, wolną wolę, bo, bo wiemy, że nasz rozum absolutnie nie przystaje do rozumu Pana Boga, nasza wolna wola jest daleka od woli Pana Boga, chociaż oczywiście na pewno to są te cechy osobowe, które nas wyróżniają i z pewnością również upadabniają nas do tajemnicy Boga, ale zdaniem Benedykta XVI, ten podstawowy wyróżnik naszego człowieczeństwa, który upadabnia nas do istoty Boga. To jest to, że jesteśmy zdolni do miłości, że możemy przyjąć miłość Pana Boga, że możemy odpowiedzieć na tą miłość i tą miłość możemy realizować również w relacji do drugiego człowieka. W tym tkwi cała istota tajemnicy relacji z Panem Bogiem. Bóg jest miłością i to jest, można powiedzieć, najważniejsza prawda dotycząca to, o czym Chlewiński mówi, dojrzałego obrazu Pana Boga. Bez tego nie wybudujemy dojrzałej religijności. Jeżeli będziemy budować religijność na Bogu, który gdzieś nas prześladuje, chce nas złapać na zmyłczynku, chce nas wtrącić do piekła, czuwa tylko, czyha tylko na każdy błąd człowieka, to nie będzie to właściwa religijność. Nie da się wybudować właściwej religijności w oparciu o strach, o bojaźń. Tak, ale jaka jest różnica między strachem a bojaźnią? Bojaźń, bo zwróćcie uwagę, to jest bojaźń nie przed kimś, ale bardziej bojaźń o kogoś. Czy ja przypadkiem nie zranię miłości Pana Boga, czy ja przypadkiem nie odrzucę tej miłości? Bojaś tym różni się od strachu, że boję się z pewnym zatroskaniem o relacje. Natomiast strach jest pewną postawą człowieka lęku przed relacją. Przed czymś, co, co zagraża człowiekowi, a ja tego nie ma w bojaźni. I rzeczywiście, istotą dojrzałego obrazu Pana Boga, dojrzałej religijności jest przede wszystkim. Spojrzenie na Boga, który jest miłością. I to pięknie przypomina chociażby ten dokument, mówiąc, że trójce przenajświęcza, to jest istota właściwej religijności, a jeszcze bardziej opisuje to Benedykt XVI w tej swojej encyklice Deus Caritas Est. Drugi dogmat to jest dogmat o wcieleniu. Dlaczego wcielenie? Dlatego, że podstawą naszej pobożności, religijności jest doświadczenie bliskości Pana Boga. Czym jest dogmat o wcieleniu? Dogmat o wcieleniu, że Bóg. W Jezusie Chrystusie staje się człowiekiem, Zamieszka pośro pośrodku nas, stał się podobny we wszystkim, za wyjątkiem grzechu do człowieka, pokazuje, że Bóg jest bliski. Bóg nie jest kimś odległym, transcendentnym, jak to ładnie filozofia nazywa, że nie ma żadnej relacji z Panem Bogiem. Nie, Bóg wchodzi w relację. Zresztą czym jest nasza pobożność? Nasza pobożność to nie jest poszukiwanie gdzieś tam po matku, że szukamy tego Pana Boga. Zwróćcie uwagę, że cała nasza pobożność chrześcijańska, katolicka, to jest nic innego jak odpowiadanie na miłość Pana Boga. To jest jakby danie się znaleźć przez Pana Boga. Abraham Heschel, jeden z bardzo ciekawych myślicieli judaistycznych, kiedy zastanawia się, w czym tkwi prawdziwa pobożność, nawiązuje tutaj do wydarzenia w raju. Pamiętamy, że kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, ukryli się w krzakach, bo słyszeli, że Bóg przechadza się po ogrodzie. Nagle pada, padają słowa Boga. Adamie, gdzie jesteś? Byśmy powiedzieli, słowa to absurdalne. Przecież co? Pan Bóg nie wiedział, że w krzakach siedzą, że się ukryli, że zgrzeszyli, zerwali ten owoc. To po co pyta? Przecież Bóg jest wszechwiedzący. Po co pyta Adamie, gdzie jesteś? I znowu tu nie chodzi tylko o to, żeby uświadomić Adamowi, że w krzakach siedzi, bo ukrył się przed Panem Bogiem. Bardziej to jest pokazanie, że Bóg ruszył na poszukiwanie człowieka. Adamie, gdzie jesteś? Zgrzeszyłeś? A ja i tak Ciebie szukam. I zdaniem Abrahama Heschela to jest istota pobożności związanej z Bogiem, objawienia judaistycznego i chrześcijańskiego. Że to nie my szukamy Pana Boga, ale to Bóg nas szuka. I to jeszcze głębiej pokazuje tajemnica wcielenia. Po to posłał swojego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. To znowu jest poszukiwanie człowieka przez Boga. My nie szukamy Boga po omacku. On daje nam się znaleźć. On, doświad On pokazuje nam swoją bliskość. My możemy doświadczyć tej bliskości. Znowu możemy to odwołać się do podstawowej, można powiedzieć, podstawowego elementu duchowości chrześcijańskiej, jakim jest Eucharystia. Tajemnica Mszy Świętej. Zwróć uwagę, czym jest Eucharystia. Eucharystia to znowu jest sposób, jaki Bóg wymyślił, tak mówiąc po ludzku, aby być blisko każdego z nas. I zwróć uwagę, do jakiego stopnia jest bliski. On pozwala się spożywać. On wchodzi w nas, przemienia człowieka, czy może być większa bliskość, kiedy my fizycznie dotykamy tajemnicy obecności Boga w Eucharystii, i znowu to pokazuje, że istotą właściwej religijności człowieka jest przede wszystkim przede wszystkim jest bliskość Pana Boga, żebyśmy docenili, doświadczyli, jak bardzo Bóg jest bliski, jak bardzo również pragnie, abyśmy na tą bliskość Jego. Odpowiedzieli naszą bliskością. Zresztą sami wiemy, że do tego sprowadza się każda relacja miłości. Jeżeli chcemy doświadczyć prawdziwej miłości, wiemy, że bez bliskości, czy to fizycznej, czy emocjonalnej, czy obecności przez rozmowę, nie da się budować takiej relacji. Bliskość jest, można powiedzieć, synonimem, synonimem miłości. Nie da się wybudować. Dojrzałej relacji, międzyludzkiej relacji miłości, jeżeli nie ma tego doświadczenia bliskości. I rzeczywiście wydaje mi się, że ten dokument bardzo ładnie pokazuje właśnie te dwa wymiary, te dwa dogmaty, które stanowią jakby taki fundament, na którym budujemy naszą pobożność i naszą religijność. Oczywiście w tym dokumencie, myślę, że nie będę tu poświęcał dużo miejsca, mogą sobie Państwo doczytać, w tym dokumencie są opisane zagrożenia, jakim jest chociażby, nie wiem, sekularyzacja, jakim jest myślenie magiczne, jakim jest myślenie zabobonne, które czasami wkrada się w, nasze, w naszą pobożność, w naszą religijność, więc rzeczywiście ten dokument wskazuje na wiele niebezpieczeństw, ale wydaje mi się, że bardziej trzeba pozytywnie spojrzeć. Chlewiński z kolei, ten psycholog religii, który zastanawia się nad naszą dojrzałością, no zwraca też uwagę, że dojrzała Religijność na pewno też musi przejawiać się w życiu. To znaczy, że, że nie da się dojrzale wierzyć, jeżeli nie jest to odzwierciedlone w naszych postawach codziennych. Myśmy powiedzieli, że najprościej to sprawdzić w naszych wyborach. Zwróćcie uwagę, że my codziennie dokonujemy wyborów. Nie ma człowieka, który któregoś dnia powie: Nie, nie będę wybierać dzisiaj. Jak już coś, jak wybrał, że nie będzie wybierał, to i tak coś wybrał. My nie możemy zrezygnować z wyborów. Oczywiście są wybory proste, trudne, łatwiejsze, sami wiemy. Ile dylematów posiadamy w naszym życiu? I znowu, pewnym sprawdzianem naszej pobożności, naszej religijności, naszej dojrzałości, to jest pytanie, czy w naszych wyborach oczywiście nie wszystkich, wcale nie musimy Pana Boga pytać, w co ubrać się rano, chociaż to wiemy, że czasami jest to heroiczny wybór ale zwróćcie uwagę, że w naszych wyborach czasami potrzebne jest to, żeby pojawiła się pewna refleksja związana z religijnością. A Panie Boże, czy ja dobrze wybieram? A Panie Boże, czy to, co chcę wybrać czy to jest rzeczywiście gdzieś tam zgodne z tym, czego Ty ode mnie oczekujesz. Zwróć uwagę, jakbyśmy Boga zaprosili znowu tej bliskości do naszych wyborów, to znowu możemy powiedzieć, tak, to jest właściwa religijność chrześcijańska, że Bóg nie jest od święta, że On się pojawia, kiedy idę do kościoła, że On się pojawia, kiedy idę na procesję, On się pojawia, kiedy idę spełnić jakiś obowiązek religijny. Nie traktujmy chrześcijaństwa jako spełnianie pewnych obowiązków. To jest przywilej, to jest zaproszenie, które pojawia się ze strony Pana Boga. I rzeczywiście, kiedy Bóg pojawiłby się w tych naszych codziennych, większych oczywiście wyborach, jako element refleksji, motywacji, zastanowienia, no to w tym momencie mówimy, tak, to jest jakiś element, który pokazuje, że nasza religijność, nasza pobożność no, jest pobożnością dojrzałą. Bo Bóg pojawia się jako pewien element motywujący, oceniający nasze codzienne życie, bo w codzienności na pewno też ta pobożność musi się przejawiać. I Chlewiński jeszcze dodaje jeden element, który jest dosyć istotny dla naszej pobożności. To jest element, który bym określił jako przezwyciężanie pewnych kryzysów religijnych. Jakby Chlewiński zakłada, że jeżeli mamy dojrzałą pobożność, to wcale nie oznacza, że nie mamy kryzysów. Jak wiemy, jak w życiu, że. Każda relacja, każde nasze zaangażowanie, niejednokrotnie czasami doświadczamy czegoś, co nazywamy kryzysem: zetnięcia się z jakąś barierą, którą nie wiemy, jak obejść, jak przejść, szukamy jakiegoś rozwiązania tego. Wiemy, że kryzysy wcale nie są elementem destrukcyjnym, tylko są elementem, który czasami pozwala człowiekowi wejść na jakiś nowy poziom, znaleźć nowe rozwiązania, nowe ścieżki, nowe zaangażowanie, nową motywację. Wiemy, że często tak działają kryzysy. Natomiast Chlewiński uważa, że również są kryzysy religijności, na przykład kryzysy praktyk religijnych. Idziemy do kościoła, ciągle to samo, ciągle nieciekawe kazania, ciągle nuda, ciągle jakaś polityka, i człowiek może albo zrezygnować i mówić: po co mi to wszystko, ciągle to samo, niepotrzebne i tak dalej, albo szuka rozwiązania tego. Nie wiem, a może trzeba znaleźć kościół, gdzie ciekawsze są kazania. Trzeba, może, znaleźć liturgię, która jest piękną liturgią, która mnie pociąga. Znaleźć kogoś, kto nie będzie mówił o polityce w czasie Mszy świętej. Więc zwróć uwagę, że nie jest pytanie, czy mamy kryzysy, tylko może jest pytanie, jak my te kryzysy rozwiązujemy. Czy na przykład kryzys związany z grzechem człowieka. No, często tak się dzieje, że jak człowiek popełnia jakiś grzech i, i on się tam jakoś ciągnie, y, człowiek mówi: nie, no to po co być pobożnym. No, znowu, grzech nie jest czymś, co powinno jakby demotywować człowieka w relacji religijnej. Co więcej, po to jest przebaczenie, po to jest próba, po to jest poszukiwanie rozwiązań, że człowiek wychodził z tego. Więc rzeczywiście Chlewiński ma też dużo racji, kiedy chce pokazać, że nie traktujmy pobożności dojrzałej, religijności dojrzałej, jako takiej, w której nie są obecne pewne kryzysy. Nie, one są i będą obecne. Ważne jest raczej, co my robimy w, momencie, w momentach kryzysu. Zresztą ten dokument konferencji Episkopatu Polski też wskazuje, że takim bardzo silnym wyzwaniem dzisiaj dla Naszej religijności są procesy sekularyzacyjne. Teraz mi ludzi chodzi do kościoła, chrześcijaństwo jest ośmieszane, wielu ludzi nie, nie dostrzega wartości w chrześcijaństwie itd. I to na pewno generuje kryzys. Znowu, co robimy? Czy człowiek rzeczywiście w tym momencie rezygnuje z swojej pobożności, czy pokazuje, nie, nawet jeżeli jest sekularyzacja, nawet jeżeli wielu odchodzi, ja nadal mogę cieszyć się swoją religijnością. Ja często rozmawiałem ze studentami. Nieraz wskazuje na to, że jeżeli ktoś zarzuca, a ty jeszcze do kościoła chodzisz, a po co chodzisz do kościoła, a jeszcze wierzysz w te bzdury i tak dalej, to często mówię, a dlaczego nie odpowiadacie, no przecież mogę. To zakazano tego, nie wolno. To jest, to jest jakby pokazanie pewnej wartości, dlaczego człowiek jest pobożny. by pokazanie, że człowiek ciągle ma prawo wierzyć. To, to nie jest coś zakazanego. I wydaje mi się, że na tym też polega dojrzałe, dojrzała religijność. I chyba to jest zadanie, które nigdy się nie skończy przed człowiekiem. To nie jest tak, że my osiągniemy jakąś dojrzałość i powiemy tak już koniec, nie musimy się rozwijać. Wydaje mi się, że dojrzała religijność, dojrzała pobożność człowieka, między innymi charakteryzuje się, się tym, że jest to pewna dynamika, że my ciągle gdzieś jesteśmy w stanie rozwoju, bo nasze życie, właściwie do końca, które Bóg nam ofiarowuje, zawsze jest pełnym rozwojem, dojrzewaniem i zbliżania się i zbliżaniem się do naszego Boga, który jest w niebie. I tego sobie życzmy. Dziękuję Państwu za uwagę. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.